Najważniejszym chyba elementem, który odróżnia komiks od opowieści rysunkowych, od różnych ilustracji, jest coś, co nazywa się dymek. Dymek czasem bywa też nazywany chmurką lub balonikiem, ale u nas w Polsce przyjęło się nazywać go najczęściej właśnie dymkiem. Co do takiego jest ten dymek? Twórcy pierwszych komiksów, zwanych jeszcze protokomiksami, czyli opowieściami rysunkowymi, oni przeważnie umieszczali tekst, jeżeli ktoś coś powiedział na rysunku, pod spodem, pod rysunkiem, gdzieś tutaj pojawiały się odpowiednie fragmenty mówiące o tym, co osoba powiedziała. No jeżeli jedna osoba występowała, to wiedzieliśmy, kto to mówi, natomiast jeżeli tych osób było więcej, wtedy był z tym poważny problem. Dlatego zaczęto z czasem wpisywać odpowiednie napisy na ubraniach tych postaci. Jeżeli osoba coś mówiła, wtedy widzieliśmy wyraźnie, że zostało to powiedziane przez nią, przez to, że na ubraniu pojawiał się taki odpowiedni napis. Nie sprawdziło się to jednak, bo jeżeli ktoś miał coś więcej powiedzieć, to nie mogliśmy bez końca powiększać mu tego ubrania. Dlatego najlepszym sposobem okazało się w końcu wpisywanie gdzieś dookoła postaci tego, co ma ona do powiedzenia. Ten osobnik o coś się zapytał. Pojawiła się tutaj wypowiedź, którą on sformułuje. Następnie, żeby zbudować dymek, zaczynamy od tego, że otaczamy ramką ten fragment. Jak to najlepiej zrobić? Najpierw narysować taką ramkę eliptyczną, która przykleja się do tych liter i dopiero wtedy obrysować ją ramką, która będzie w podobnej odległości. W ten sposób uzyskujecie dookoła liter jeszcze troszeczkę przestrzeni, dzięki temu będzie się to dużo lepiej czytać. Ponieważ może dalej być to spora gmatwanina, wymyślono coś takiego, co się nazywa ogonek. Jest to strzałeczka, która prowadzi do postaci i żeby nie zlewała się ona nam z tłem, ulega pogrubieniu. Im jest bliżej ramki, tym jest grubsza. W ten sposób ramka plus ogonek z tekstem w środku dały nam coś, co nazywa się dymek. Budując dymek, możecie oczywiście korzystać z warstw, na spokojnie to wykonać. Po wykonaniu rysunku ołówkiem poprawiacie ważne elementy, które mają tutaj pozostać cienkopisem. Zwróćcie uwagę, że pomijam tą ramkę wewnętrzną, która powstała przy literach. Poprawiam kontur. I w momencie, kiedy uda mi się te wszystkie elementy już tutaj ze sobą połączyć, biorę gumkę do mazania i po prostu pozbywam się wszystkiego, co było wcześniej wykonane ołówkiem. W ten sposób uzyskuję estetyczny i czytelny dymek. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość na wykorzystanie dymków. Dymków może być dużo więcej. Takim podstawowym dymkiem jest dymek, który oznacza, że coś zostało powiedziane, natomiast może się zdarzyć, że osoba będzie coś myślała. Wtedy dymek przeważnie będzie miał zmodyfikowany ogonek. Ogonek będzie składał się z takich kółeczek, przy czym te kółeczka, które będą bliżej osoby, która coś myśli, będą już mniejsze. Jeżeli osoba coś, no właśnie, co będzie oznaczał taki dymek? Wykonany linią przerywaną. To jest wszystko próba zasymulowania za pomocą rysunku dźwięku i w tym przypadku dźwięk jest cichszy, czyli ktoś będzie coś szeptał. Jeżeli osoba natomiast będzie krzyczeć, wtedy będziemy mieć do czynienia z jeszcze inną budową. Ogonek przeważnie się wtedy wydłuża, staje się ostry i taki agresywny. Natomiast sam dymek może przypominać wybuch, bądź prostsza wersja stanie się kanciasty, taki jak tutaj. Może nawet mieć pogrubioną ramkę, co jeszcze sprawi, że będzie lepiej widoczny i przez co będzie nam się wydawał jakby głośniejszy, bo tak, o to tu właśnie chodzi, żeby te różne dźwięki się między sobą różniły i pokazane to było w sposób graficzny. A więc ktoś coś krzyknął, powiedział, pomyślał i wyszeptał. Oczywiście ta osoba może także na przykład poczuć się przestraszona, tak? Być w jakiś sposób rozdygotana. Wtedy często te dymki są takie, widzicie? O. Trzęsą się jak galareta, jakby pomarszczone.
Możemy także mieć wersję, w której osoba będzie miała dymek, gdzie ogonek jest bardzo mocno powywijany, na przykład w ten sposób. Tak? Jest to coś zupełnie już odrębnego niż dymek, który widzieliście tutaj. Często takie dymki stosuje się, kiedy ktoś na przykład chce coś zaśpiewać. To jest dość popularny sposób na pokazywanie śpiewu. Powyginanie bardzo mocno ogonka w przeciwieństwie do intonacji, która się pojawia w krzyku, gdzie ten ogonek jest prościutki. Możecie oczywiście wymyślać własne dymki, zależne od tego, co ktoś i w jaki sposób będzie mówił. Jeszcze jeden taki przykład, jeżeli osoba mówi coś spoza rysunku, a słyszymy ją, wtedy dymek wygląda w ten sposób, że mamy tutaj ramkę, natomiast ogonek zmierza gdzieś do tyłu. Tak? Jeżeli osoba jest bliżej niż postać, którą widzimy, to wtedy rozszerzamy w ten sposób, natomiast jeżeli ta postać byłaby gdzieś tam daleko, to wtedy ogonek będziemy odpowiednio zwężać. Moi drodzy, żeby była jasność, nie musicie w środku stosować napisów, tak jak ja tutaj zrobiłem. W dymkach mogą się pojawić inne elementy, takie jak na przykład ikonki. Zobaczcie, czy jesteście w stanie odgadnąć, o czym tutaj myśli bohater tego rysunku, a o czym tutaj powiedzmy, o, co on krzyknął takiego. Co to może być za krzyk, kiedy w środku pojawi się ikonka, która składa się jakby to z takich dwóch rysunków, ze strzałki oraz z czaszki. Co w tym przypadku wyszeptał nasz jegomość? Albo co będzie oznaczała ikonka, która nagle pojawi się nad jego głową i będzie wyglądała o, w ten sposób. Tak więc dymki możecie zupełnie zastąpić ikonkami. Ich zawartość może być bardzo różna. Powiedzmy, przypełętał się Obelix, czy jakaś inna postać, która jest zawsze wiecznie głodna. I co ona może mówić? O czym może myśleć? Co może śpiewać? No nie musi od razu mieć w dymku napisane, że jest po prostu głodna, tak? Jestem głodny. Tylko może się pojawić tutaj ikonka, która wygląda w ten sposób, będzie przedstawiała jakiś tam udziec dzika, udko od kurczaka, możecie tam nawet pizzę narysować, to już od waszej pomysłowości zależy, jak te ikonki zostaną zastosowane. Tak więc bardzo bym proponował, starajcie się często stosować ikonki zamiast napisów, a jeżeli komiks jest komediowy, jeżeli ma się dziać tam dużo zabawnych rzeczy, to proponuję, żeby tych ikonek wręcz nadużywać. Dymki będą przez to dużo, dużo ciekawsze. I jeszcze jeden taki rodzaj dymków to są dymki, które są przeznaczone dla narratora. Może się zdarzyć, że narrator coś powie i wtedy zobaczymy odpowiedni napis na tle. Niekoniecznie będzie musiał gdzieś być wpasowany w dymek. Jeżeli natomiast nie jest napisany na tle, stosuje się coś takiego jak ramkę. Narrator coś mówi, chcemy coś zakomunikować, następnie wprowadzamy taką prostokątną ramkę. W momencie, kiedy napis miałby być stylizowany na jakieś dawne czasy, na przykład będzie to jakaś baś, wtedy możecie nawet tą ramkę stylizować, czyli upodobnić ją do takiego choćby pergaminu, widzicie? Starą kartkę tutaj narysujemy i taki dymek może być przeznaczony dla narratora. Jest kilka różnych sposobów, natomiast to w jaki sposób będziecie chcieli dymki wykorzystywać, jak chcecie ich użyć, zależy już od waszej pomysłowości. Tak więc mam nadzieję, że znajdziecie dużo różnych sposobów na zastosowanie dymków i wymyślicie kolejne, które będą dużo ciekawsze od tych, które tak dobrze znamy. Konstruując dymek komiksowy, można przyjąć kilka zasad, które w większości przypadków się sprawdzą.
Nie są to jednak reguły bezwzględne. Jeżeli znajdziecie jakieś inne pomysły, zawsze będą one miłe widziane i każdy, kto tworzy komiksy, z pewnością je także doceni. Przede wszystkim dymki możemy znaleźć w różnych miejscach. Mogą być przyklejone do lewej krawędzi lub do prawej krawędzi kadru, bądź nawet całej strony. Mogą się one znaleźć w końcu w środku. Niekoniecznie też ich kształt musi być eliptyczny. Zdarzają się bowiem przeróżne kształty. W zależności od tego, kto taki dymek stworzył, będziemy mieć do czynienia niekiedy z bardzo odważnymi pomysłami, tak? Począwszy od kół i kwadratów, aż przez wszelkiego rodzaju elipsy, aż po bardzo wymyślne, nieregularne dymki. Chciałem wam pokazać, w jaki sposób formatować, czyli układać tekst w tych dymkach. Co takiego bardzo ważnego nas tutaj czeka, jeżeli chcemy, żeby to wyglądało naprawdę dobrze. Jeżeli dymek jest symetryczny, najlepiej będzie przyjąć zasadę, że tekst będziemy orientowali do jego osi symetrii. To znaczy staramy się tak ułożyć wyrazy, aby kończyły nam się w podobnej odległości po lewej i po prawej stronie. Najpierw jednak w środku, w tym oto dymku, wyznaczymy taki margines bezpieczeństwa, którego z naszym tekstem postaramy się nie przekraczać. Oczywiście jest on tylko z grubsza tutaj potrzebny, bo ja proponuję zawsze, żebyście zaczynali wpisywać tekst, począwszy od wpisania tego tekstu w kadrze, dopiero później układali dymek. Natomiast no, w tym przypadku zrobimy troszeczkę inaczej. Wyznaczymy sobie wcześniej tutaj taki zakres, którego postaramy się już nie przekraczać. Zwróćcie uwagę, że jest to nieduży odstęp, ale jednak dość znaczący, ponieważ będziemy mogli już dzięki niemu uzyskać troszeczkę oddechu, troszeczkę tak zwanego światła, czyli odstępu od krawędzi. Większy też margines do naszego tekstu zachowuje u dołu, ponieważ działa zasada passepartout. Polega ona na tym, że jeżeli obraz w ramce chcecie w takiej tekturce tam umieścić w środku, to zawsze starajcie się go troszkę wyżej umieścić, tak żeby ten margines był większy od tego. Dzięki temu nie będzie wrażenia, że obraz nam spada, bo z jakiegoś powodu, kiedy dokładnie po środku ten obraz umieszczamy w takim kartonie, który go otacza, w takiej ramce, to zawsze jest wrażenie, jakby on zaraz miał się wysunąć, spaść z tej ramki. Przystąpię teraz do wpisywania tutaj tekstu. Od czego zacząć? Tak naprawdę dobrze, jak sobie zrobicie kilka próbnych wersji tego tekstu, napiszecie go gdzieś na brudno. Tak? Tak, żeby sobie mniej więcej rozpoznać, ile tu jest słów, ile jest znaków, i żeby od razu nie rozpocząć od tego, że zaczniecie na wariata to wszystko wprowadzać. Ręcznie można zrobić to mniej więcej w taki sposób. A wyznaczę tutaj wielkość dla tego tekstu. O, będzie mniej więcej taka wysokość. Teraz robię odstęp pomiędzy tymi tekstami, pomiędzy tymi literami. Tu jest wysokość dla kolejnych liter. Znowu odstęp. I znowu kolejne litery. No i powiedzmy, dodam tu jeszcze jeden rząd liter, ale wtedy będę musiał cały dymek powiększyć. I teraz na co zwracam uwagę? Wysokość liter powinna być dwukrotnością tej przerwy. No, z jakiegoś powodu takie właśnie, a nie inne litery najlepiej się czyta. Spróbuję wpisać teraz tutaj jakiś tekst. Użyję takich zwykłych drukowanych liter, aczkolwiek możecie zawsze nauczyć się jakiegoś wymyślnego kroju pisma i sprawić, że będzie to naprawdę wyglądało efektownie. I zaczynam wpisywać.
litery zostały wpisane. Pytanie, jak wam się doczyta? Czy udaje wam się przeczytać te wyrazy? Jeżeli tak, to cel został osiągnięty. Tu jest bardzo dużo ważnych czynników, między innymi taki, że do określonej wielkości pisma też trzeba dobrać odpowiednie narzędzie, bo jeżeli litery będą zbyt drobne, zbyt chude, to wtedy też będzie to wyglądało strasznie niewyraźnie i utrudni nam czytanie. A w komiksie jedną z ważniejszych zasad jest to, ażeby lektura odbywała się płynnie. No dobrze, widzę teraz wyraźnie, że tą strukturę, którą zrobiłem wcześniej, już tutaj rozsypałem, a więc jeszcze raz zacznę tutaj się tym bawić. Udało mi się wyprostować do tej środkowej linii ten tekst, także po obu jej stronach symetrycznie zajmuje on podobną ilość miejsca. Teraz tworzę coś w rodzaju elipsy, tak, zagarniającej cały ten tekst. No i dookoła niej robię powtórzenie tej elipsy, tak, z zachowaniem nieco szerszego fragmentu u dołu. No i właściwie dymek mam zbudowany. Pogrubię teraz tą krawędź, żebyśmy już mogli zobaczyć, który fragment jest tutaj dla mnie istotny. Tak mniej więcej staramy się formatować tekst, kiedy mamy dymek znajdujący się gdzieś w centrum. Oczywiście jakby będzie tego tekstu dużo i będzie drobny, to będzie zupełnie inna sytuacja, tak? Ale ważne, żebyście spróbowali zawsze nadać temu trochę elegancji, jednak postarać się o ten margines dookoła, czyli światło. No i ten symetryczny układ liter, zdecydowanie lepiej to się czyta, jest to też dość eleganckie. Kiedy nam się pojawi dymek przy lewej krawędzi, wtedy dobrze zrobić coś takiego, że będziemy orientować litery właśnie do tej lewej krawędzi. Pierwszy ciąg, drugi ciąg, no i trzeci ciąg liter, na tym poprzestańmy. Krótki zestaw trzech słów. Tyle wystarczy. Co robię teraz? To samo co wcześniej. Zataczam pewien taki margines bezpieczeństwa dookoła, tak, trzymając się mniej więcej liter. To też pomaga mi kształt dymku często zaprojektować, dobrać odpowiednio do określonych liter. Następnie okrążam i dymek jest gotowy. Analogicznie robię to w przypadku tej drugiej strony. Tutaj także prowadzę ścieżki. Połowę wysokości litery jako odstęp i trzecia ścieżka przychodzi do dołu. No i zaczynam wpisywać odpowiedni tekst. O, który gdzieś tam ma się później pojawić. Tak więc z formatowaniem zwróćcie proszę uwagę na takie rzeczy. Oprócz tego, że w dymkach znajduje się tekst, znajdują się jako ich część także ogonki. Jeżeli chodzi o ogonek, to podstawową zasadą będzie to, żeby starać się go robić cieńszym, im dalej jest od dymku, im bliżej jest postaci. Zwróćcie jednak uwagę, że jak zrobicie te ogonki zbyt grube, zbyt toporne, no wtedy zaczną one wyglądać jak część rysunku, jak jakiś element ilustracji i mogą utrudnić czytelność. Wyglądają też, no krótko mówiąc, topornie. Dlatego lepiej zdecydować się na ogonki delikatne i też dłuższe, a nie takie rachityczne trójkąty. Pamiętajcie o tym, że przeważnie ta zasada drzewa, czyli zwężanie się w pewnym kierunku, będzie obowiązywała właściwie przy różnych typach dymków. Mamy tutaj przykład jeszcze innego dymku. Tym razem ktoś coś myśli. Tak?
I jak zapewne wiecie, dymek oznaczający myślenie też powstanie według tej konstrukcji, ale ogonek będzie składał się z takich pojedynczych kółeczek, a nie z jednej konkretnej tutaj takiej wypustki, którą właśnie nazywamy ogonkiem. Na ogonki więc proszę uważajcie. W pewnych sytuacjach, jak macie coś bardziej skomplikowanego, starajcie się jednak zawsze podążać jak najkrótszą drogą do osoby, która akurat coś myśli bądź mówi. Żeby nie stworzyć takiej sytuacji, że nagle okrążacie 10 różnych elementów na rysunku, żeby dotrzeć tam, gdzie rzeczywiście chcielibyście, żeby pokazać, że ktoś coś powiedział. Tak więc jest to bardzo istotny element, aby te nasze ogonki budować delikatnie, w taki sposób, aby były widoczne i rozpoznawalne, ale też nie pójść w taką stronę, ani w zbytnie wygibasy. Zapewne zwróciliście uwagę, że dymki mogą być dość dziwnie niekiedy umiejscowione na planszy. Jest to podyktowane tym, że nie zawsze w danym rysunku mamy miejsce. Pamiętajcie o tym, że rysunek składa się z wielu elementów, natomiast dymek jest jedynie jedną ze składowych tego wszystkiego. Też bardzo ważną, ale często nie najważniejszą. Jak mogą być umiejscowione dymki na planszy? Dymki mogą się pojawiać w różnych miejscach, na przykład w rogu. Mogą się pojawiać w pustej przestrzeni, gdzieś na przykład tutaj. Do każdej z krawędzi możemy taki dymek poprowadzić. Jeżeli nie starczy nam miejsca, możemy także ten dymek w całości albo częściowo wypuścić na sąsiedni rysunek w ten oto sposób, albo przytulić go nawet na przestrzeni dwóch różnych rysunków. Tu się pojawił ktoś, kto ma coś do powiedzenia, tak? Jego wypowiedź znajduje się w tym miejscu, nie starczyło miejsca na jednym kadrze, natomiast tutaj jest pokazane, co ta osoba akurat myśli. Zawartość dymków jest elegancko tutaj rozplanowana. Litery są dobrane, wpisujemy je, nie patrząc na to, że przechodzimy tutaj przez rynny, przez te wszystkie odstępy pomiędzy rysunkami. No ale w finale trzeba będzie się nieco przyjrzeć, co właściwie tutaj dalej zrobić, bo nie może tak być, że niektóre elementy są narysowane na innych. Używa się do tego czegoś, co możemy nazwać wtapianiem. Zwróćcie uwagę, że mamy wykonany rysunek, dymki są zaprojektowane, napisy w środku też się pojawiły i teraz czas pozbyć się ołówka. No, rysunki powiedzmy są już zakończone. Co robimy? Okrążymy kadry, idąc wzdłuż ramek, po kolei okrążamy najpierw pierwszą ramkę i tutaj zwróćcie uwagę, docieram do miejsca, gdzie pojawia się dymek. W tym miejscu robię coś takiego, że przyklejam się do tego dymku i okrążam go, wtapiając go w rynnę oraz w margines. Co zrobię tutaj? Nie zacznę na dymku, tylko zacznę o, w ten sposób. Przychodzę, trafiam na dymek i w tym miejscu go okrążę razem z ogonkiem i przystępuję do dalszego poprawiania. Idąc do góry znowu trafiam na pewien problem, okrążam ten dymek, idę do góry i w bok.
I tak za każdym razem, kiedy macie dymki wykonane w ten sposób, nie trzeba tego robić, ale można tego robić. No, częściej się widuje to w europejskich komiksach niż w amerykańskich czy japońskich. Wynika to trochę z trochę większego czasu, który przeznaczają twórcy europejscy na stworzenie na przykład jednego albumu. I najczęściej te dymki wpisuje jedna osoba, ta sama, która rysowała wcześniej ten komiks, więc ma kontrolę nad całością. Natomiast tam, gdzie komiks jest bardziej wyspecjalizowany jako przemysł, tam przeważnie za dołożenie dymków będzie odpowiadał ktoś zupełnie inny. Tak więc dymki ulegają w ten sposób czemuś, co nazywamy wtopieniem. Po zakończeniu tej czynności, po wykonaniu również rysunków, możemy wziąć takie urządzenie, które nazywa się gumka do mazania i pozbywamy się ołówka. W ten właśnie sposób uzyskujecie taki bardzo przyjemny efekt wtopienia się w marginesy oraz w rynny dymków, dla których po prostu zabrakło miejsca w środku kadru. Jest jeszcze jedna taka ciekawostka związana z wpisywaniem tekstu w takich dymkach. Kiedy są dymki ułożone z boku, wtedy zgrabniej może często wyglądać tekst, który będzie w domyśle kontynuował tą zewnętrzną krawędź. Pamiętajcie o tym, że tutaj macie krawędź strony i ona w naturalny sposób tworzy ramkę wokół tego dymku. Nie musicie wprowadzać tutaj jeszcze jakiejś głębszej ramki, możecie ten tekst orientować dokładnie do tej zewnętrznej krawędzi. Dzięki temu powinien on być dobrze zakomponowany, czytelny i przyjemnie wyglądać.